Dzień dobry, mamy wtorek, 24 listopada. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium zmiana warta w Gliwickim Związku Harcerstwa. Poza tym biała brama zasypana i wyróżniona w miejskiej przestrzeni. Profesor Miodek w Gliwicach, a na koniec pomyślimy o szlachetnym prezencie. Agnieszka Baron, zapraszam. W weekend poznaliśmy nowe władze chówca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Gliwickiej. Podczas 17 zjazdu przez 7,5 godziny instruktorzy chówca rozmawiali na temat programu rozwoju chówca na lata 2015-2019, ośrodka harcerskiego w Łączy oraz zaproponowanych uchwał. Końcowym etapem zjazdu był wybór komendanta, komisji rewizyjnej oraz komendy chówca na 4-letnią kadencję. Na funkcję komendanta został wybrany podharcmistrz Patryk Rępała. Nowo wybranym władzom chówca życzymy wytrwałości i motywacji do pracy w nowej kadencji. Jak obiecali, tak zrobili. Po białej bramie został już tylko ślad w bruku. Odkryta w maju podczas remontu starówki druga główna brama miasta została zasypana, a jej zarys, tak jak obiecali urzędnicy, został odtworzony, podobnie jak zrobiono to na ulicy Zwycięstwa. Na ulicy Basztowej, tam gdzie odkopano fundamenty średniowiecznej bramy wjazdowej do miasta, w celu wyróżnienia użyto innej granitowej kostki brukowej w kolorze czerwonym. Na tym nie kończy się upamiętnienie zabytku. Jak podaje Gazeta Miejska, w przyszłości ma się tu pojawić makieta i stosowna tablica informacyjna. Dokładnie za miesiąc Wigilia. Część z nas myśli już pewnie o świętach, prezentach i miłym spędzeniu czasu w gronie najbliższych. Jeśli jednak chcemy podzielić się naszą radością i szczęściem z innymi, warto pomyśleć o tym już teraz. Baza Rodzin Szlachetnej Paczki została już oficjalnie otwarta. Jeżeli chodzi ogólnie o odnajdywanie historii rodzin w potrzebie, szukamy ich na www.szlachetnapaczka.pl i od razu tam pojawia się informacja o tym, że można wybrać rodzinę w potrzebie, której chcemy pomóc. W tym roku w samych Gliwicach już 81 rodzin zostało wprowadzonych do bazy i już następnego dnia, tak naprawdę po otwarciu tej bazy, czyli w niedzielę, praktycznie wszystkie już miały swoich darczyńców. Ale to nie jest problem, ponieważ nasi wolontariusze wciąż odwiedzają rodziny, wciąż działam, pomimo tego, że baza jest otwarta, ponieważ Gliwice są fantastycznym miastem i naprawdę super się zrzeszamy i od razu po prostu darczyńcy się znajdują. Wszyscy chcą strasznie pomagać, więc bez problemu będą jeszcze rodziny, one cały czas spływają, więc zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę www.szlachetnapaczka.pl. Wielki finał, w zasadzie za niecały miesiąc, co się wtedy będzie działo? Tak, dokładnie 12-13 grudnia mamy finał. Mamy magazyn w Filomacie na ulicy Bojkowskiej w szkole. Przede wszystkim jest świątecznie, jest magicznie. Wszyscy wolontariusze się zbierają, przygotowujemy magazyn, żeby było jak najbardziej świątecznie. Przyjeżdżają darczyńcy z paczkami, następnie wolontariusze zawożą te paczki do rodzin. Jeżeli ktoś jest darczyńcą w tym roku albo chciałby pomóc w inny sposób, niekoniecznie właśnie robiąc paczkę, zachęcamy i zapraszamy do przyjścia wtedy na magazyn. Potrzebujemy ludzi, którzy pomogą nam w noszeniu tych paczek, w całej takiej logistycznej oprawie magazynu. Potrzebujemy ludzi z samochodami, którzy pomogą nam wozić te paczki. Także zapraszamy wtedy też. Silne męskie ramiona są bardzo potrzebne. Chciałam zaznaczyć, że jedna paczka to tak naprawdę nie jest jeden karton, tylko to jest czasami 36 pudeł, tak jak powiedziałam, w tamtym roku średnio jedna paczka to 36 paczek, a do tego składają się na to też lodówki, pralki, meble, wszystko. Nosimy to na różne piętra. Naprawdę, silne męskie ramiona są potrzebne. Dlaczego warto wziąć udział? Przede wszystkim dlatego, że Szlachetna Paczka pomaga, odpowiada na potrzeby konkretnym rodzinom. To są konkretne ich potrzeby. My wysyłamy naszych wolontariuszy. W tym roku jest nas 65 osób. Wysyłamy wolontariuszy do konkretnych rodzin, rozmawiają z nimi, kwalifikują do projektu. Ważne jest to, że nie pomagamy osobom, które czekają, aż im się los odmieni. One nie czekają, one działają, one są naprawdę bohaterskimi rodzinami. Dlatego myślę, że warto pomagać. Poza tym dobro chyba wraca, prawda? W
Uczniów zespołu szkół ogólnokształcących nr 10 przy ulicy Zimnej Wody odwiedził wczoraj wyjątkowy gość. Był nim Jan Miodek, wybitny językoznawca. W auli Politechniki Śląskiej profesor wygłosił wykład poświęcony polszczyźnie po roku 1989. Specjalnie dla Telewizji Imperium opowiedział również o swoich wspomnieniach związanych z Gliwicami oraz ulubionym śląskim słowie. Szanowni Państwo, mam honor przedstawić Państwu wybitnego człowieka, profesora Jana Miodka. Gliwice mogły się stać moim akademickim miastem po maturze. Powiem Panu, że łącznie z dyrektorem szkoły polonistą, który teoretycznie powinien się cieszyć, że jego wychowanek idzie na polonistkę do Wrocławia, on już po maturze mi powiedział: Janek, ta ci się śni, to dziennikarstwo, bo ja chciałem być dziennikarzem. A tu masz pod bokiem Politechnikę, poszedłbyś, skończyłbyś ją, bo przecież byłeś tak samo dobry z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Byłbyś inżynierem, miałbyś konkretny fach. I wie Pan, ja bym pewnie tę Waszą uczelnię tu gliwicką skończył, bo rzeczywiście miałem tak samo dobre stopnie z przedmiotów ścisłych, jak humanistycznych, ale jednak czułem, że pójście na Politechnikę, jej skończenie wiązałoby się z objęciem zawodu, który by jednak odrabiał jak pańszczyznę, że byłoby to, byłby taki to trud, mozuł, nuda, monotonia codziennego dnia. Ja czułem, że jednak moim żywiołem jest jakiś zawód wolny. Wtedy marzyło mi się dziennikarstwo. Jakie są Pana ulubione śląskie słowa? Ma Pan takowe? Ależ proszę Pana, moim ulubionym słowem jest dżisnąć. To jest czasownik, który ma też takie trochę figlarno nieprzyzwoite znaczenie, jak ktoś się, jak komuś się wyrwie taki fizjologiczny odgłos z pewnej części ciała, to stary Ślązok też powie, ale tu ktoś dżisnął, bo śmierdzi. Ale ja w tym znaczeniu tego słowa akurat nie lubię, ale jak coś tak walnie, tak plasknie, tak gdzieś spadnie z wysokości, a nawet jak się ktoś w coś uderzy, może się w coś piznąć, ale ja najbardziej lubię ten czasownik dżisnąć, on jest taki cudowny fonetycznie, dżistło coś, bardzo lubię to słowo. A drażni Pana, gdy osoby spoza Śląska próbują gadać po śląsku? Proszę Pana, śmieszy mnie, dlatego że one nie czują. Wiedzą, że cechą gwar jest pochylenie. Ja oczywiście mogę dać wykład z gramatyki historycznej, że jest tak, bo tak. Ale przecież ten prosty górnik, czy ktoś tu prosty człowiek ze Śląska, on nie ma pojęcia o gramatyce historycznej, ale on to wie, bo on to ma we krwi. Że on czytał, ale ona czytała. On widział, ale ona widziała, a on stoł, ale ona stoła też, prawda? Ktoś, kto tego nie ma we krwi, będzie mówił czytał i czytoła, widział i widziała, jak w jakiejś tam reklamie. Górnik kupuje żonie pralkę nową i mówi, czy lodówkę, będziesz teraz miała więcej czosu. No gdzie może człowiek mówiący gwarą stworzyć dopełniacz czosu? No oczywiście, że czasu. Cała rozmowa z profesorem Miodkiem już niebawem w kolejnym wydaniu programu Witamy w Gliwicach. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Kolejne aktualności z Gliwic jutro o tej samej porze. Za chwilę sport i prognoza pogody na środę. Życzę miłego popołudnia.